Dzień dobry, Mateusz Benedyk. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego Gadania. Ludzkie Gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Witam Państwa po dłuższej przerwie. Wracamy dzisiaj z niezwykłym podcastem. Moim gościem jest ulubiony przez naszych słuchaczy doktor habilitowany Arkadiusz Sieroń. Witaj, Jarku. Witam. Cześć, Mateuszu. Witam naszych słuchaczy. Rozmawiamy, ponieważ Instytut Misesa wydał nową książkę Arka, ale nie dotyczy ona teorii ekonomii, efektu Cantillona czy innych spraw dotyczących polityki pieniężnej, tylko dotyczy finansów osobistych. Książka nazywa się Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową niezależność w weekend lub trochę dłużej. Powiedz, Arku, skąd to w ogóle zainteresowanie finansami osobistymi, to odejście od teoretycznej ekonomii? No, musiałem trochę odpocząć po tych dwóch książkach, po doktoracie i po habilitacji. No i jakoś tak się złożyło, nasz wieloletni współpracownik i dajczyńca Tomasz Kłosiński, którego gorąco pozdrawiam, zainteresował mnie tą tematyką. I to się też nałożyło w czasie z reformą programu na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. I postanowiliśmy dodać taki przedmiot jak finanse osobiste, aby edukować co nieco studentów w tym zakresie. No i siłą rzeczy zacząłem czytać na ten temat, przygotowywać wykłady, no i pochłonęło mnie to na tyle, że postanowiłem napisać na ten temat książkę, aby uporządkować swoje myśli i jak najlepiej przedstawiać wartościowe treści tutaj studentom, ale pomyślałem, że warto no, poszerzyć moją bazę odbiorców, że mogę trafić z tym nie tylko do moich studentów, ale szerzej. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny temat, że w Polsce ta edukacja nie tylko ekonomiczna, ale też ta edukacja finansowa trochę kuleje i wydaje mi się, że tutaj warto zainteresować w ogóle ludzi i tą tematyką finansowej niezależności. I że jest to coś, co mnie bardzo zaintrygowało. Zwłaszcza był taki jeden tutaj wpis w blogosferze poświęconej finansowej niezależności, który pokazywał, że tym kluczowym aspektem, że kluczową rolę odgrywa stopa oszczędności i tak naprawdę każdy może osiągnąć finansową niezależność pod warunkiem, że będzie miał odpowiednio wysoką stopę oszczędności i media donosiły, że w Stanach Zjednoczonych udało się wielu osobom już w wieku 30 czy 30 paru lat osiągnąć właśnie taką finansową niezależność i muszę się przyznać, że trochę może poczułem takie uczucie zazdrości albo może lepiej to nazwijmy inspirację właśnie, aby też wejść tutaj śmiało na tę ścieżkę. No, a później pomyślałem, że mogę też przedstawić jakieś narzędzia czy pomóc innym także wejść na tę ścieżkę. Zanim sobie porozmawiamy o finansowej niezależności, co to w zasadzie znaczy i dlaczego to jest takie ważne, to jeszcze tylko takie jedno pytanie, jeśli dobrze kojarzę, to ty wcześniej już z finansami miałeś co nieco do czynienia. Tak. Właściwie moją przygodę zaczynałem od finansów, bo studiowałem w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej i trochę się nudziłem i tak jakoś chyba równolegle czytałem właśnie Ludzkie Działanie, a trochę też swój wolny czas poświęcałem na zgłębianie tajemnic wycen obligacji czy akcji. Przygotowywałem się do egzaminu na doradcę inwestycyjnego i w końcu mi się to udało, uzyskałem licencję. Numer chyba tam 382 czy coś takiego. I pracowałem nawet przez pewien czas w sektorze finansowym. Pracowałem w ING PTE, czyli w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym, które to zarządzało OFE.
ówcześnie to było jedno z największych, jeśli nie największe OFE. I tam nie pracowałem jakoś strasznie długo, bo około pół roku. Uznałem po tym doświadczeniu jednak, że ścieżka akademicka, ścieżka taka teorii ekonomii mnie bardziej mnie pasjonuje, czy bardziej mi odpowiada, ale widać jednak te zainteresowania finansami gdzieś tam się ciągle przewijały. No i w efekcie mamy tę książkę i jestem bardzo podniecony, że ta książka jest wydawana przez Instytut i że już za chwilę się ukaże, ponieważ no, to nie jest moja pierwsza książka. Napisałem już dwie monografie naukowe, no ale to jest ta pierwsza książka, która przejdzie test rynkowy, taki prawdziwy test rynkowy, no więc jestem bardzo ciekawy, czy czytelnikom się spodoba. Mam taką głęboką nadzieję, że tak będzie. Okej, to jakby wracając do tego wątku, który zaczęliśmy wcześniej, co to w ogóle jest ta finansowa niezależność, która jest w tytule i która już pojawiła się w Twoich opowieściach i po co w zasadzie mielibyśmy taki stan osiągnąć? No, można odwrócić pytanie, jakby dlaczego mielibyśmy nie osiągać takiego stanu? No, to jest taki stan niezależności od dochodów z rynku pracy, czy od dochodów może z pracy najemnej, tak? Normalnie większość ludzi zamienia swój czas na pieniądze i ta koncepcja finansowej niezależności dotyczy tego, aby oderwać się, czy oderwać swój czas od zarobków i aby to przekształcić w ten sposób, że to nie tak, że my zamieniamy nasz czas na pieniądze, tylko że to pieniądze pracują na nas. O, że to nie my pracujemy na pieniądze, tylko pieniądze pracują na nas, bo mamy jakieś wartościowe aktywa, które generują nam dochód z tych aktywów. Tak? Mamy tak zwany dochód pasywny i wtedy nie musimy aktywnie uczestniczyć w rynku pracy. Tak? Więc to jest taka definicja finansowej niezależności, że po prostu odłączamy się jakby od rynku pracy. Ale oczywiście nie chodzi o to, by nie pracować, bo bardzo dużo osób osiąga taki stan finansowej niezależności, no ale wciąż pracuje. Tak? Więc to bardziej chodzi o to, aby nie musieć pracować, tak? Aby nie musieć albo nie musieć pracować aż do wieku emerytalnego, tak? Bo to chodzi albo o to, aby przejść na wcześniejszą tak zwaną emeryturę, czyli właśnie osiągnąć po prostu wcześniej finansową niezależność, albo aby móc czy podróżować, czy może wyrażać się twórczo, artystycznie, ale to może też być praca, tylko możemy wtedy poszukać takiej pracy, która nam rzeczywiście odpowiada. Albo na pół etatu, albo zaangażować się w jakiś wolontariat. Tak? Mamy pełen zakres możliwości i nie jesteśmy ograniczeni do pracy pełnoetatowej. Więc to jest ta główna, wydaje mi się, podstawowa zaleta finansowej niezależności. Oczywiście jest cała masa innych zalet, no bo mamy wydłużającą się długość życia, więc liczenie tutaj na jakieś kokosy też z państwowego systemu emerytalnego może być nieco na wyrost, więc to nawet może nie tyle chodzi, nie musi chodzić o taką finansową niezależność, o byczenie się pod palmami, ale może też chodzić po prostu o zapewnienie sobie godnej emerytury. Ale też wydaje mi się tu warto wspomnieć o takim aspekcie, że jeśli jesteśmy finansowo niezależni, to nie tylko jesteśmy niezależni od rynku pracy, od dochodów z rynku pracy, ale także od państwa. I jeżeli mamy, tak, to myślę, lockdown dobrze pokazał, jaka była panika na wiosnę 2020, kiedy wielu ludzi bardzo się obawiało, co to będzie, no bo nie miało żadnych oszczędności. Nie miało żadnych oszczędności. Tu nawet nie mówimy o finansowej niezależności, tylko o braku jakichkolwiek oszczędności, które mogłyby ich utrzymać właśnie w razie W. Więc po to też dążymy do finansowej niezależności, aby być elastyczni, aby być niezależni od tego, co się dzieje, czy to na rynku pracy, czy w państwie i aby też móc na przykład finansować wiele różnych projektów. Tak? Wydaje mi się, że
takie prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, o którym się teraz sporo mówi, no to jest takie społeczeństwo bogatych, zamożnych, finansowo niezależnych osób, które mogą finansować czy to inwestycje, czy też różne projekty w trzecim sektorze, takie na przykład jak Instytut Misesa, który utrzymuje się przecież całkowicie z prywatnych darowizn. I ze sprzedaży książek. I ze sprzedaży książek, tak jest. Jeśli dobrze rozumiem schemat, to ta finansową niezależność mamy osiągnąć oszczędzając jakąś część tego dochodu, który obecnie zarabiamy, i ten dochód inwestując, i w końcu po pewnym czasie, w zależności od tego, jak dużo odkładamy i jak duże zwroty mamy z inwestycji, to osiągamy taką pulę, że w zasadzie jesteśmy w stanie z niej generować dochód, który nam wystarczy do końca życia, tak? Tak. Mówi się w literaturze, że ten tak zwany kapitał FIRE, czy kapitał, inni mówią za przeproszeniem, fuck you, że wtedy możemy powiedzieć tych kilka ciepłych słów szefowi, to jest 25-krotność rocznych wydatków. Czyli musimy najpierw określić, jakie mamy roczne wydatki, i później pomnożyć to przez 25, i to jest nasz kapitał, który ma nam zapewnić finansową niezależność. Ta liczba 25 bierze się z tego, że zakładamy, że gdy mamy pewien kapitał, to będziemy mogli każdego roku spieniężać czy wypłacać z tego kapitału 4% tego kapitału, i to będzie tak zwana, się mówi, że jest to tak zwana bezpieczna stopa wypłaty, czyli że nie możemy tyle wypłacać, nie naruszając przy tym tego kapitału. Tak? No niektórzy oczywiście debatują, czy to 4, czy może jednak, czy możemy 5, a może powinniśmy jednak wypłacać tylko 3. Wtedy oczywiście ta liczba się zmieni. Ale na ogół się przyjmuje tutaj w badaniach, że te 4% będzie bezpieczne. Tak? Dobrze, to w takim razie zacznijmy od pierwszej części, czyli od oszczędności, później sobie przejdziemy do drugiej, czyli do inwestycji, tego jak stopy zwrotu dobre osiągać. To czy mamy wpływ na to, ile oszczędzamy, czy to jakby nie jest po prostu prosta funkcja tego, że mamy pewne wydatki, które musimy ponieść i mamy dochód i trzeba czekać, aż dostaniemy podwyżkę? No właśnie nie, cieszę się, że tak to sformułowałeś, bo to jest jak właśnie to, w jaki sposób większość ludzi postrzega swoje problemy finansowe, że po prostu za mało zarabiają. No ale później dostają podwyżkę, no i znowu wszystko wydają, tak? Zgodnie z tak zwaną inflacją stylu życia. Czy zgodnie z takim zmodyfikowanym prawem Parkinsona, że wydatki rozszerzają się tak, aby przykryć wszystkie dostępne dochody. Więc tym problemem jest to, że ludzie nie oszczędzają, a nie to, że nie mają pieniędzy, tak? To tak samo byśmy mogli powiedzieć, że ludzie nie ćwiczą, bo nie mają kondycji. No całkowicie jest to postawienie sprawy na głowie, tak? Więc no, oczywiście no, niestety większość ludzi podchodzi do tej kwestii tak, że dostają pensję, no i później wydają i mają nadzieję, że jeśli im coś zostanie, no to wtedy zaoszczędzą coś. Tylko no niestety jak nie podchodzą do tego świadomie, to bardzo często jest tak, że nic im już nie zostaje, tak? No bo te pieniądze, które mamy na koncie, oczywiście głośno krzyczą, domagają się natychmiastowego wydania, tak? Dlatego tutaj w książce zachęcam do odwrócenia tej perspektywy i do tego, by najpierw określić swoją docelową stopę oszczędności i by najpierw, jak to określam w książce, zapłacić sobie, czyli najpierw oszczędzamy, a później siłą rzeczy nasze wydatki muszą się dostosować do tego dochodu pomniejszonego o oszczędności. Czyli odwracamy tę kolejność, tak? Więc o ile właśnie nie mamy takiej pełnej kontroli nad tym, czy dostaniemy podwyżkę, czy nie, no bo tutaj do tanga trzeba dwojga i no, musimy przekonać szefa do tego, to o tyle mamy kontrolę nad po pierwsze swoimi wydatkami, czy przynajmniej nad częścią tych wydatków, a po drugie właśnie mamy kontrolę nad naszą stopą oszczędności i możemy świadomie określić na początku to, ile oszczędzamy, czyli na przykład ustalamy sobie przelew, jak dostajemy pensję, i to później od razu ustalamy stałe zlecenie, płać najpierw sobie określoną stopę oszczędności, określoną sumę,
i później już żyjemy za resztę. No ale w takim razie jak żyć? Przecież musimy płacić, nie wiem, rynkowe ceny wynajmu, żywności, etc. To nie są rzeczy, które się biorą z sufitu. No tak, no oczywiście trzeba za wszystko płacić. Nie ma darmowych obiadów, choć w książce argumentuję, że jest pewien wyjątek od tej reguły. No, wydaje mi się, że jednak istnieje potencjał do cięć wydatków i że każdy może trochę tutaj ściąć, tak? W książce to szczegółowo opisuję tutaj w podziale też na różne kategorie, czy to żywność, czy to wydatki na transport. Tak, to jest taka... No, oczywiście, jeżeli ktoś zarabia no bardzo, bardzo niewiele, tak, no to tu będzie pewien problem, aby jakoś radykalnie takie wydatki ściąć, tak? Natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków pewien potencjał do cięć jest, no bo też umówmy się, większość z nas pewnie jest już po jednej podwyżce albo po kilku, no i wciąż sytuacja finansowa nasza się nie polepszyła, tak? A więc to nie jest kwestia tego, że za mało zarabiamy, tylko kwestia tego, że za dużo wydajemy, tak? Jeżeli ktoś mi mówi, że nie jest w stanie ściąć wydatków, no to znaczy, że na przykład jeśli zarabia, nie wiem, 4320 i nie jest w stanie nic zaoszczędzić, czyli akurat jego wydatki też równają się 4320. No cóż za zbieg okoliczności. Ze wszystkich możliwych sum akurat wydatki się równają 100% dochodom, tak? Wydaje mi się, że każdy pewnie by przeżył spokojnie za 99% swojego dochodu i być może nawet by nie zauważył różnicy, tak? Więc jakby nie mówię, że musimy od razu radykalnie oszczędzać połowę naszego dochodu. Możemy zacząć skromnie i później stopniowo, tak, nawet od 1% i później stopniowo to zwiększać, tak? Jeżeli mamy wciąż trudności, możemy sobie są dwa pomysły, jak można się zmotywować. Jeden taki może to bardziej na zasadzie kija i marchewki, więc tym kijem byłoby to, że możemy sobie wyobrazić, że rząd zwiększa stopę podatkową o ten 1 punkt procentowy. No byśmy oczywiście narzekali, no ale byśmy w końcu pewnie te pieniądze znaleźli, tak? Więc możemy o tym pomyśleć, że to jest takie samo opodatkowanie i tą marchewką może być właśnie taka wizualizacja siebie, ale z przyszłości. Że to robimy to, że to nie jest wyrzeczenie, tylko jest to taka płatność, że oszczędności są płatnością dla swojej wersji z przyszłości. I nawet były takie badania, że gdy pokazywali wygenerowane tutaj przy pomocy sztucznej inteligencji awatary ludzi postarzone tam o kilkadziesiąt lat, to wtedy ludzie chętniej oszczędzali, czy zwiększali swoją stopę oszczędności, tak? Więc możemy też w ten sposób o tym myśleć. A jak duża musi być ta stopa oszczędności, żebyśmy mogli myśleć realnie o tym, żeby przed wiekiem emerytalnym osiągnąć tę finansową niezależność? Jak największa oczywiście. No, tak często w takich starszych podręcznikach, co może wynikało z tego, że stopy procentowe były wyższe, no to mówiono o 10%, że 10% taka stopa oszczędności będzie wystarczająca. No, obecnie wydaje mi się, że to jest jednak sporo za mało i takie sensowne wartości to raczej od 20% się zaczynają. Te osoby, tutaj wspomniałem o ruchu FIRE, jeśli nie wspomniałem, no to jest taki właśnie ruch Financial Independence Retire Early, który rozpropagował finansową niezależność i społeczność, czy ludzie w ramach tej społeczności, właśnie część z nich przeszła na emeryturę w wieku 30 albo 30 paru lat. Jak tego dokonali? No właśnie w ten sposób, że mieli stopy oszczędności powyżej 50%, nawet 70 czy 75%. Tak? To oczywiście nie twierdzę, że jest łatwo osiągnąć, bo to wymaga dosyć mocnego takiego reżimu wydatkowego oraz wysokich dochodów. Tak, ale to jest coś, do czego
pewnie powinniśmy dążyć do takich stóp oszczędności powyżej 50%. To wtedy możemy tę finansową niezależność osiągnąć relatywnie szybko. To okej, to oszczędzamy te pieniądze, ale jak rozumiem, najlepiej, żeby nie siedziały bezczynnie na koncie zwykłym, nieoprocentowanym, tylko żeby jednak przynosiły nam jakieś realne zwroty. Zatem co zrobić, żeby te zwroty były najwyższe, czy też nie warto iść w najwyższe, co to tu robić? No, to jest dobre pytanie. W najwyższym może nie, bo bardzo często no, tam, gdzie to mogą być bardzo takie ryzykowne instrumenty. Tak? Natomiast jeżeli sobie popatrzymy historycznie na szeregi czasowe, tutaj na stopy zwrotu, to się okazuje, że pośród tych głównych klas aktywów największe stopy zwrotu generowały akcje. I to tutaj jest taka książka Stocks in the Long Run i tam autor podaje, że od XIX wieku do współczesności taka średnia stopa zwrotu z głównego indeksu akcyjnego w Stanach Zjednoczonych to jest mniej więcej 7%. I to już po uwzględnieniu inflacji. Czyli realnie możemy osiągać 7% inwestując na przykład w SP500, ten główny indeks akcyjny rynku amerykańskiego. Więc na tej podstawie właśnie też zachęcam w książce do inwestowania w akcje, czy no dokładnie nie w akcje, ale w ETF-y na indeksy akcyjne, właśnie z tego powodu, że jest to ta klasa aktywów, która w długim terminie generuje największe stopy zwrotu. To może nie wszyscy wiedzą, co to są ETF-y na indeksy akcyjne. Jakbyś powiedział, co to jest i dlaczego inwestować w ETF-y, a nie po prostu nie wiem, w akcje Tesli, Microsoftu, Apple'a czy innych firm? No tak, jakby nie mówię, że te akcje nie są dobre, tylko jaki jest problem w inwestowaniu w poszczególne akcje, tak? No one, nie wiemy, czy w dłuższym horyzoncie czasowym, czy one będą ciągle rosły i czy będą generowały nam jakieś dochody, tak? Czyli no, obstawiamy zwycięzców wtedy, tak? Tylko właśnie problem jest taki, że okazuje się, że bardzo trudno jest obstawić zwycięzców, bo mamy bardzo często przetasowania i te, jak sobie popatrzymy na zestawienie chociażby 10 największych spółek w roku 2000, 2010 i 2020, to tam są bardzo duże przetasowania i to są często różne spółki się znajdują w tych zestawieniach. Tak? Więc bardzo trudno jest właśnie wytypować zwycięzców, bo za większość zysków takiego indeksu akcyjnego odpowiada bardzo niewielki udział spółek, więc bardzo trudno jest trafić jakby w te spółki najlepsze. Tak? Stąd się wzięła idea inwestowania w indeksy akcyjne. Tak? Czyli, że nie próbujemy wyselekcjonować zwycięzców, tylko kupujemy cały indeks. Jak to się czasem metaforycznie mówi, nie próbujemy znaleźć igły w stogu siana, tylko po prostu kupujemy cały stóg siana. Tak? I tam na pewno ta igła będzie. Tak? No, tu są jeszcze inne komplikacje, no bo te spółki właśnie wypadają z indeksu. Natomiast indeks cały czas istnieje, tak? I tam ciągle w SP500 będziemy mieć ciągle 500 największych spółek. Stąd jest pomysł, by inwestować nie w poszczególne spółki, no bo wtedy próbujemy trafić, no i jeżeli trafimy, to fajnie. Natomiast większość inwestorów po prostu nie trafia, tak? Zwłaszcza w długich horyzontach czasowych. I stąd ten pomysł, by inwestować w indeksy akcyjne. No ale bezpośrednio nie możemy kupić indeksu akcyjnego. Możemy kupić ETF na indeks akcyjny. ETF to jest Exchange Traded Funds, czyli to jest taki fundusz, który inwestuje w tym przykładzie właśnie w indeks akcyjny i specyfika ETF-ów jest taka, że większość z nich to są tak zwane pasywne ETF-y. Są też aktywne, ale je pominiemy tutaj. Więc no, pasywne ETF-y charakteryzują się tym, że po prostu replikują właśnie te indeksy akcyjne. Tak? Czyli nie ma tam menadżerów, którzy aktywnie próbują pobić rynek,
Tylko po prostu kupujemy te spółki, które należą do indeksu rynkowego, czyli to są produkty, te ETF-y naśladują rynek. I stąd ta nazwa, stąd mówimy, że są to pasywne instrumenty, bo nie chcą aktywnie pobijać rynku, tylko pasywnie go naśladują. No i to się może wydawać takie kontrintuicyjne, no bo jak to, dlaczego nie chcemy pobijać rynku? No ale okazuje się, że bardzo trudno jest systematycznie pobijać rynek, że oczywiście możemy statystycznie, tak, w każdym roku będzie część menadżerów czy inwestorów, która pobije rynek, tak? Ale na ogół to będą, w każdym roku to będą menadżerowie, to będą inni menadżerowie i to będą inni inwestorzy, tak? I bardzo trudno jest systematycznie pobijać rynek. O ile w perspektywie takiej jednorocznej to jest mniej więcej połowa menadżerów aktywnych funduszy udaje im się osiągnąć lepszy wynik niż średnia rynkowa. O tyle już w perspektywie trzyletniej ten odsetek aktywnych menadżerów, którym to się udaje, spada do jakichś tam 25%, a w perspektywie 5 czy dłuższej to już spada do 10%, tak? Więc to nam pokazuje, że celowanie w średnią tak naprawdę daje nam najlepsze rezultaty i no, powyżej średniej w pewnym sensie. Stąd no, plus oczywiście częściowo ta przewaga wynika też z tego, że ETF-y nie próbują, te pasywne ETF-y nie próbują pobić rynku, dlatego też opłaty są dużo niższe. Opłaty za zarządzanie też jest mniejszy obrót tymi papierami wartościowymi, więc są mniejsze różnego rodzaju prowizje, opłaty, mniejsze podatki i to w długim horyzoncie czasowym ta różnica kosztowa przekłada się na też wielkie korzyści dla inwestorów. W takim razie mówiłeś o S&P 500, amerykańskim indeksie, ale żyjemy w Polsce, czyli co, powinniśmy ETF na WIG 20 bądź MWIG 40 kupić sobie? No, jest nawet kilka, czy jeden, czy kilka ETF-ów na polską giełdę. Natomiast ja w mojej książce rekomenduję raczej albo skupienie się na rynku amerykańskim, albo jeszcze lepiej tak naprawdę globalną alokację. I argumentuję, że polska giełda nie jest najlepszym miejscem do inwestowania, co wynika z kilku przyczyn. Jedną przyczyną jest to, że jest to po prostu płytki rynek i bardzo często aby wyjść z jakiejś inwestycji, no to trudno jest wyjść z inwestycji bez obniżania ceny. Innym problemem jest to, że na przykład WIG 20 jest mocno upaństwowiony, tak? Więc tam bardzo, no a wiemy, że Skarb Państwa niestety nie troszczy się przesadnie o interesy akcjonariuszy mniejszościowych. No i ostatni problem jest taki, że polska giełda to jest mniej niż procent światowej kapitalizacji. Czyli inwestując na polskiej giełdzie nie jesteśmy odpowiednio zdywersyfikowani geograficznie. Jesteśmy bardzo mocno przeważeni w tym polskim rynku. Tak? Dlatego raczej zachęcam do inwestowania takiego globalnego, gdzie siłą rzeczy no, największą alokację będą miały spółki amerykańskie. I jeśli dobrze kojarzę, to w książce nawet podajesz konkretne nazwy funduszy, w które sam inwestujesz zgodnie z tą swoją filozofią, więc tego typu wiedzę w książce można uzyskać. Tak, jeśli zerkniecie do naszego sklepu, sklep Mises.pl, to można książkę Arka oczywiście nabyć, ale na tym nie poprzestaniemy, bo jak sobie tę książkę czytałem i jak z tobą rozmawiam, no to jednak takie, powiedziałbym, że pewne austriackie wątpliwości mogą się czytelnikom czy słuchaczom nasunąć, bo dlaczego mamy na przykład inwestować w akcje czy inne jakby aktywa jednak wyrażone w papierowym, rządowym pieniądzu pustym, który może w każdej chwili się zepsuć, a nie na przykład w złoto albo na przykład w bitcoina. Mhm.
No tak, no ale ich ceny też są wyrażone w pustym pieniądzu, ale tak, zrozumiem pytanie i to rzeczywiście jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie dla naszych słuchaczy. No, ja uważam, że złoto, do którego się oczywiście odnoszę i tak samo do kryptowalut w mojej książce, że jest trochę takie przewartościowane, nie w sensie finansowym, tylko że tutaj ludzie w takim środowisku austriackim czy środowisku libertariańskim może trochę zbytnią uwagę poświęcają złotu, tak? Czy przesadnie postrzegają złoto. Od razu powiem, tak, aby uspokoić. Uważam, że warto posiadać trochę złota, tak? Nie jestem przeciwnikiem inwestowania w złoto, czyli nie jestem przeciwnikiem posiadania złota. Ale trzeba zauważyć, że no, złoto jednak nie ma takiego mechanizmu wbudowanego w sobie, który by gwarantował długoterminowy wzrost wartości. Tak? Złoto nie generuje żadnych dochodów, no więc może tak naprawdę rosnąć no, tutaj zgodnie może z inflacją. Tak? I jak popatrzymy sobie długoterminowo, no to o ile akcje generowały te 7%, to złoto generowało realnie po zniesieniu standardu złota tam 2-3%, tak? Czyli jednak dużo mniej. No i uważam też, że często się mówi, że złoto jest takim świetnym zabezpieczeniem przed inflacją, no ale jak sobie popatrzymy tutaj na wykres cen złota nawet ostatnio, no to złoto przynajmniej dla inwestorów amerykańskich nie było jakąś taką przystanią chroniącą przed inflacją podczas tej obecnej, wciąż wysokiej inflacji. No i też bardzo się często mówi, że złoto jest taką właśnie bezpieczną przystanią, no ale złoto też warto pamiętać było w trendzie spadkowym przez całe lata 80. i przez całe lata 90. Czyli przez taki no, długi czas. Dlatego wydaje mi się, że złoto nie powinno być takim trzonem naszego portfela inwestycyjnego, tylko raczej taką pewną polisą, bo złoto ma taką bardzo no, korzystną dla inwestorów właściwość, mianowicie nie jest skorelowane z innymi aktywami, nie licząc tam srebra. Tak? No to nie porusza się tak samo jak akcje czy inne instrumenty, więc jeżeli jest jakiś kryzys czy recesja, no to złoto nie spada tak bardzo jak na przykład akcje, tak? Więc wydaje mi się, że warto mieć może, no nie wiem, kilka procent portfela w złoto, jako, ale raczej właśnie jako ubezpieczenie portfela, jako pewna taka no, polisa na wypadek właśnie jakichś kryzysów systemowych. Natomiast tak patrząc właśnie długoterminowo, jako wehikuł generowania wartości czy majątku, no to wydaje mi się, że jednak tutaj lepsze będą akcje, gdzie ten mechanizm taki zwiększania wartości no jest, no bo akcja to nie jest tylko jakiś cyfrowy instrument czy cyfrowy papier wartościowy, to jest udział w spółce, tak? Spółki generują zyski, tak? Możemy domniemywać, że dopóki mamy postęp technologiczny, dopóki spółki kreują wartość dodaną, dopóki mamy rozwijające się gospodarki, dopóty te wyceny akcji będą rosły. Natomiast no, nie widzę takiego podobnego mechanizmu, który by stał za złotem. To jeszcze inna taka kontrowersja czy przemyślenie, czy jakby to całe inwestowanie pasywne nie jest do pewnego stopnia nie wiem, sprzeczne z takim widzeniem przedsiębiorczości austriackim, to znaczy, że każde działanie jednak wiąże się z niepewnością, przedsiębiorczością, możliwością zysku i jak najbardziej tak jest też na rynku kapitałowym, tak ten wybór akcji w to, gdzie ten kapitał zainwestować, może takie zyski przynosić i właśnie jakby dlatego ten rynek kapitałowy takie zyski gospodarce przynosi, przyczynia się do zwiększenia tempu rozwoju, że ci inwestorzy są dyskryminujący względem tych różnych pomysłów inwestycyjnych. Czy jakby, czy jeśli to inwestowanie pasywne nie zacznie dominować, to czy jakby to nie osłabiłoby efektywności w ogóle tego rynku akcji, tak kiedy to inwestowanie pasywne było małe, mogło, nie wiem, że tak powiem, żerować na tych aktywnych inwestorach, którzy jednak decydują,
reagują na wyniki finansowe spółek, tak, decydująco kupować, co sprzedawać, co jest branżą przeszłości, co przyszłości. Czy przy takim masowym inwestowaniu pasywnym ten rynek nie zatraciłby efektywności? Tak, bardzo dobre pytanie. Tylko może zanim odpowiem, bo zapomniałem tutaj się odnieść do kryptowalut, do Bitcoina, no to też krótko powiem, że też nie jestem przeciwnikiem jakimś doktrynalnym kryptowalut czy Bitcoina i sam też troszkę posiadam. Natomiast tu warto zauważyć, że są to bardzo ryzykowne jednak aktywa, gdzie odchylenie standardowe jest o rząd wielkości wyższe niż w porównaniu do akcji czy innych takich bardziej tradycyjnych klas aktywów. I też z badań wynika, że właśnie ze względu na tę dużą zmienność, no bardzo łatwo jest kupić na górce czy sprzedać na dołku. I że rzeczywiście było takie badanie Banku Rozrachunków Międzynarodowych, z którego wynikało, że no gdzieś 3/4 inwestorów na rynku kryptowalut traci pieniądze. Tak? To nie jest, wydaje mi się, dobry instrument do takiego inwestowania długoterminowego z myślą o emeryturze czy finansowej niezależności, więc można mieć oczywiście kryptowaluty, ale raczej w ramach takiego portfela spekulacyjnego. No to myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie. Natomiast co do tych właśnie kontrowersji związanych z inwestowaniem pasywnym, no to rzeczywiście trzeba zauważyć, że w takim świecie, w którym byłoby tylko inwestowanie pasywne, no to ta efektywność taka ekonomiczna mogłaby być zmniejszona w tym sensie, że nie byłoby takiego przedsiębiorczego osądu czy wyceny spółek, no, oraz ich selekcji w oparciu o fundamenty, tylko wszyscy by kupowali te stogi siana i nikt by nie wyceniał poszczególnych źródeł siana czy tam poszczególnych właśnie spółek, tak? Zgodnie z ich sytuacją fundamentalną. Więc to rzeczywiście jest podnoszone tutaj w literaturze takie zagrożenie, ale z drugiej strony no też można spojrzeć na to w ten sposób, że im bardziej byśmy się zbliżali do takiej sytuacji, czyli im większy byłby udział inwestorów pasywnych, no to tym większa byłaby potencjalne błędy w wycenie byłyby większe, tym większa byłaby motywacja do arbitrażu, do tego, aby inwestorzy aktywni wkraczali na ten rynek, tak? Więc i eliminowali te błędy w wycenie przedsiębiorczej powodowane przez masowe inwestowanie pasywne, tak? Więc wydaje mi się, że taki scenariusz się nie zrealizuje. No i wciąż mimo znacznego wzrostu inwestorów pasywnych, no to wciąż jest kilkadziesiąt procent rynku. To wciąż nie jest dominujący tutaj udział, więc wciąż mamy inwestorów aktywnych jak najbardziej na tym rynku. Tak? Niektórzy nawet mówią, że ten wzrost inwestorów pasywnych mógł zwiększać efektywność, jeżeli z rynku wypadają ci najsłabsi menadżerowie aktywni. Że wtedy ta efektywność może się nawet zwiększać. Tak? No, moim zdaniem też można na to spojrzeć z takiej strony, że no, to nie jest takie bardzo pasywne inwestowanie w tym sensie, że to jest bardziej samoograniczanie się, tak? No, gdzie wciąż mamy ten pewien osąd przedsiębiorczy, tylko trochę jesteśmy jak Odyseusz, który się przywiązuje do masztu, aby syreni śpiew go nie zwiódł i my też trochę inwestując po prostu w ten główny indeks rynkowy, trochę się przywiązujemy do masztu, by ten syreni śpiew aktywnego handlowania, ciągłego kupowania, sprzedawania, próbowania pobicia rynku, aby to nas nie uwiodło, tak? Ale to wciąż jest, wydaje mi się, obecny ten taki przedsiębiorczy osąd, no bo no tak naprawdę czym się różni to, że kupujemy SP500 czy spółki należące do SP500 od takiego bardziej aktywnego podejścia, że na przykład kupujemy spółki, które wydobywają jakieś tam kopaliny, tak? No to no, tu i to możemy to zrobić, możemy też samemu przecież kupować spółki, które należą do SP500, tak? No tu po prostu zrobimy to, jest to znacznie wygodniejsze, że kupujemy indeks. No i po prostu kupujemy indeks, który zawiera wszystkie spółki z różnych sektorów, czyli mamy odpowiednio zdywersyfikowany sektor, tak? Mamy odpowiednio zdywersyfikowany indeks, odpowiednio zdywersyfikowany portfel inwestycyjny.
Więc ja bym raczej tutaj nie widział jakichś zagrożeń. Jeżeli będzie tak, że udział inwestorów pasywnych będzie się zwiększał, co by miało jakoś zaburzać, no to wtedy oczywiście będę się przyglądał sytuacji. Być może wtedy, jeżeli tak będzie, że to zmniejszy efektywność i będą coraz większe rozpiętości cenowe i potencjał do arbitrażu, to być może wtedy zmienię zdanie i będę zachęcał czytelników do inwestowania aktywnego. No ale póki co wciąż nie jesteśmy w tej sytuacji. Super, ale też się chyba przyznajesz wciąż czasami, że te jakieś spekulacje na ropie czy coś, to zdarzają ci się pomimo tej ogólnej, jednak tego, że ogólnie w ETF-y raczej inwestujesz. No komu się nie zdarzają spekulacje, no warto, jakby ta pokusa silniejsza, to już Benjamin Graham właśnie o tym pisał, że no trudno się oprzeć tej pokusie, tylko właśnie warto oddzielić od siebie ten portfel inwestycyjny, taki długoterminowy, od tego portfela spekulacyjnego takiego. To jeszcze raz przypomnijmy tytuł. Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową niezależność w weekend lub trochę dłużej. Mam nadzieję, że ten podcast przynajmniej pewną ideę tego, jak to zrobić, Wam dał. Dziękuję Ci, Jarku, za rozmowę. Ja też dziękuję. Dziękuję słuchaczom. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.